Okej, okay, no to może na tym wiecznym korytarzu, wietrznym, przepraszam, korytarzu, sprawdzimy sobie, czym jest ta książka. Jeźdźcy hipogryfa w dłoni. Jeźdźcy hipogryfa z dłoni, nie w dłoni, błąd. Dumni jeźdźcy hipogryfa w dłoni może i rzeczywiście, no może to jest błąd. W dłoni Seladrin stacjonują na szczycie wieży Shevereasha. Ich jeźdźcy wykorzystywani są głównie jako zwiadowcy, ale czasem przydziela się im misje, w których kluczową sprawą jest szybkość. Zarówno jeźdźcy, jak i wierzchowcy są szkoleni do pracy zespołowej. Po wylęgu hipogryfy udomawia się i przygotowuje do roli wierzchowców. Uczy się ich, co mogą jeść, różnych rodzajów walki, i w tym walki powietrznej i ataków naziemnych oraz wykonywania poleceń jeźdźca. Ci z kolei uczeni są, jak oporządzać i dbać o swoje wierzchowce, jak skutecznie z nimi współpracować, a także walki powietrznej i naziemnej. Jako jednostka udowodnili swą przydatność jako wsparcie powietrzne w bitwach i stały się dumnym symbolem Seladrin. No wcale nie wątpię, że się stały dumnym symbolem. Chcesz czegoś ode mnie? Dobrze. Nie, ci hipogryfy, połączenie hipopotama i gryfa. Czego drzwi się otworzyły? Się robi. O, cienisty elf czarodziej. Do boju. Do gnoju. Tak! Jeszcze przyspieszenie dziadu rzucił na niego. Cienisty elf kapłan. Patrz, jak się to robi. No i to było poczarowane, zajmijmy się tym. Jesteś na mnie gotowy? O, Mac. Już się robi. Wiele już nie zdziałają. Nareszcie coś się dzieje. Tak, Virtus Masturbalis. Chcesz czegoś ode mnie? Chcesz czegoś? W porządku. Tak, już idę. Ten jest mój. Gotowa. Dobra. Nie. Zapomnij. Najgorzej jak łucznik, bo mogą mnie wykończyć tak w moment. Zaraz, możemy zapisać? Nie. Ja poczekam, ja mam czas. Tu jestem. Ale zobaczmy sobie, czy coś tutaj już idę. Jest. Jest parę rzeczy. To teraz tak. Sztylecik. No dobra. Myślałem, że taki trik wyjdzie. Dziennik Evain. Dziennik Evain. A więc do tego doszło. Orkowie i gobliny rosną w siłę z każdym zwycięstwem. Jak doszli do przymierza, pozostaje wciąż tajemnicą, ale całym sercem wierzę, że nie dzięki krasnoludom. Udało nam się zdusić ich postęp, ale chyba nie na długo. Straciliśmy wielu ludzi, a nasze siły gwałtownie maleją. Skończyły się negocjacje z naszymi dawnymi przyjaciółmi. Między nami panuje teraz otwarty konflikt. Choć bardzo kocham mego ojca, wiem, że to jego wina. Odkąd tylko znaleźliśmy broń w dobytku hordy, ojciec zachowuje się zupełnie irracjonalnie. Jakakolwiek dyskusja z naszymi byłymi przyjaciółmi kończyła się gorzkimi oskarżeniami i urazą. Mój ojciec jest nieugięty i wierzy, że krasnoludy zdradziły nas i nie słucha niczego, co mówią w swojej obronie. Czy jestem jedyną, która widzi, że obie strony zginą w okropny sposób, jeśli tak dalej będzie? Ojciec nie widzi sensu w zaniechaniu sporu z krasnoludami, tak żeby mogli zjednoczyć się przeciwko naszym wspólnym wrogom. Mówiłam z nim o podróży do głębi Dorna, by porozmawiać z naszymi starymi przyjaciółmi. Naskoczył na mnie ze złością i odesłał z Astrolabium. Przygotowuję się teraz do opuszczenia domu oraz na samodzielną wyprawę do głębi Dorna. Wiem, co muszę zrobić i że to jedyny sposób, być może więcej we mnie z uporu ojca niż sądziłam. Okej. Aha, dobrze. To jest jaki status? Mam tu gdzieś ten zamęt. No mi nic nie zostaje innego, jak po prostu poczekać. No, i przeszło. Dobrze. Tak? W porządku. Tak! Już idę.
Jestem. Tak. Daj przejść. No, tu coś wpadło aż na dno. Dobra, to teraz dawać mi te przedmioty magiczne. Nie możesz dostać... Aha, dobra, ekwipunek jest pełny. Wrzućmy na razie wszystkie potki tu. Zwoje tu. Co to jest? Kamień Jon. Odporność na magię 5%. Odporność na magię 5%. Mam hełm, mam hełm, mam hełm? Mam hełm. Mam hełm, mam coś tam. Zręczność plus 1. Dobra, czyli tak naprawdę na razie mi się nie przyda. Mikstura klarowności, zwój. Książka na razie może być. Dobra. Sztylet plus 2. No dobra, nic specjalnego. Identyfikacja. Strzały dłoni plus 2. Co to jest, że ja to noszę? Animacja martwego. Na razie tego nie użyję i to jeszcze przez dłuższy czas. Nie wiem jak z tym nieskazitelnym kamieniem Jon. No nic, na razie sobie zapiszemy, zaczekamy. Chcesz czegoś ode mnie? Tak! Chcesz czegoś w porządku? Tu jestem. Dobrze. Brak im zajęcia naprawdę tym elfom. No to za tak. Postaram się załatwić to szybko. I bryzg. Dobra. Odpoczynek? Chcesz, w którym mi nikt nie przeszkodzi. No come on. Nareszcie coś się dzieje. Działają. Chłopcy jednostrzałowcy. No ale dobrze, no nabijajcie mi poziom. Nabijajcie. Przed spotkaniem z tym liczem Larelem wolałbym być przygotowany, jeżeli chodzi o poziomy. Gotowe. Tak. Postaram się załatwić to szybko. Dawać go tu! Czy ona właśnie wcisnęła kryta? Możliwe. Tu jestem. Bardzo możliwe. No to jakieś jajca są, tak? Brać mojej stali. To są co, akolici, tak? No. Przygotuj się na piekło, draniu. No, proszę bardzo. Mary. Tak, tak, następny poziom. Liczba ataków. Rzuty obronne, śmierć, laski, polimorfia, zzionięcie, czary i w ogóle wszystko. Czy cokolwiek? Nie, to jest tylko taki do przeklikania poziom. Okay. Chcesz czegoś ode mnie? Się robi. Tak? Gdzie ty idziesz? Udało się. Już 1 na 10 się udaje. Dobra, zejdźmy sobie. Aha, zaraz, tu jest jeszcze wejście na górę. Dobrze. Coś tam. Kustantos. Jeśli chcesz zostać, to bądź cicho. Jesteś w miejscu wiedzy i nauki. Nazywam się Kustantos i jestem bibliotekarzem. Mam nadzieję, że się o to nie obrazisz, ale kto przy zdrowych zmysłach przyjeżdża do tej zapomnianej przez wszystkich dziury, żeby wypożyczyć książkę? Z tego co wiem, to jeśli chodzi o piękno i sztukę, gusty ludzi bywają różne. Tak, jak mniemam, możesz poszczycić się gustem tych, którzy urodzili się po ciemnej stronie zadu centaura. Jak... Dobre. Jak możesz czynić taką uwagę po tym, jak dane było ci widzieć niezwykłość i wspaniałość dłoni Seladrin? Elfy na niższych poziomach zdają się być zadowolone z życia w tej dziurze. Może nikt ci nie mówił,
ale dłoń leży w ruinach, a jej lud to jedynie cienie. Nie zauważyłeś u ciebie czegoś dziwnego? Mam sporo książek, którymi muszę się zająć. Może wrócisz, gdy przejdą ci twoje halucynacje. Do widzenia. Tu jestem. Się robi. Okej, gość ewidentnie nie ogarnia. Zobaczmy sobie, czy którąś z tych książek moglibyśmy sobie, że tak powiem, wypożyczyć. No ewidentnie nie. Mam nadzieję... Tak. Pokaż mi jakiegoś książki. O, matko. Chciałbym przeczytać... Kodeks szkolenia. Aby udało ci się nauczyć wszystkiego. Czy jeszcze jakaś książka cię interesuje? Tak. Starożytna wiedza o Corellonie Laretienio, jak najbardziej. Compendium Elameta. Starożytna wiedza o Labelasie i Solonarze. Dobra, w zasadzie mogę wszystko. Wszystko mnie interesuje, wszystko chcę. Aha, dobrze. Wiem, która ostatnio odwiedziła. To wiem. Gdzieś już zaczyna się ta dłoń. Nie wykonane, tylko zaraz. Czy ja mogę dziennik? Sumie Olefie Wawniczny, która ostatnio go odwiedziła, zabrała książkę ze szkicami magicznych artefaktów i drugą o jednorożcach. Chcesz czegoś ode mnie? Dobrze. A co to tutaj? Co? Aha, poślij mnie w bu... Robi się! Tak! Już idę! Jestem za walką! Wystarczy! Nie powinnaś być w walce, no ale dobra. Tu jestem. Okej. Okay. Inwentory. Kodeks szkolenia dłoni. O, proszę. Kodeks. Śmierć wszystkim, którzy wystąpią przeciw naszej sprawie. Bitwa jest próbą ostateczną. Życie na chwałę dłoni Seladrin. Kiedy staniesz się moim uczniem, będziesz musiał nauczyć się posługiwać bronią białą, którą ci przedstawię. Poznasz mocne i słabe strony każdej z nich. Nauczysz się je efektywnie wykorzystywać. To, co znajdziesz w tych wartościach, ulepszy zarówno dłoń Seladrin, jak i ciebie samego. Obietnice te czynię, by jeszcze bardziej rozwinąć twoje umiejętności, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Tak byś przyniósł chwałę naszym braciom i siostrom. Wiedza o Corellonie Laretienie. Autor, mistrz E.L. Boyd. Grumsz i Corellon stoczyli wiele wspaniałych bitew. Krew Corellona zmieszała się ze łzami Seheniny. W ten sposób powstały dzieci Corellona Seladrin. Corellon łączy w sobie najwyższe wartości tego, czym jest bycie elfem. Cały piękny lud, z wyjątkiem drowów, czci go w sztuce, poezji, a nawet w magii i wojennym rzemiośle. Uważny stwórca mówi się, że będzie on odwiedzał ziemię elfów, broniąc tego, co do nich należy. Na pewno. Kompendium wiedzy Elmeta. W księdze tej znajdują się szkice różnego typu artefaktów. Wyszczególnione są także procesy i procedury, których używali elfi mag Elmet i krasnoludzki kowar Karador, gdy oba ludy jeszcze ze sobą współpracowały. Starożytna wiedza o Labelasie Enoretu. Labelas jest elfim bogiem długowieczności i czasu. Gdy stworzono piękny lud, Labelas pobłogosławił elfów długim życiem i wyglądem, który nie zmienia się mimo upływających lat. Labelas razem z Senin kontroluje długość życia elfów i ich rozwój z dala od i poza Królestwem Śmiertelników. Odmierza on żywoty pięknego ludu i decyduje, kiedy powinny się zakończyć, otwierając przejście do Arwandoru. Jako władca
Arwandor, taki Ichraj. Jako władca ciągłości Labelas rządzi uporządkowaną ścieżką czasu i nie dopuszcza tych, którzy chcieliby zmienić ścieżkę historii. Labelas obdarza młodych i starych wiedzą i choć rzadko się go wzywa, często jest wychwalany. Zna on przeszłość i przyszłość każdego elfa, wróżki lub sylwana. Czczą go mędrcy, historycy, filozofowie, bibliotekarze i ci wszyscy, którzy mierzą zmiany, jakich dokonuje upływający czas. Kult dłoni. W dzień i w noc elfy dłoni pracowały gorliwie na rzecz przymierza, choć oddane swej pracy zawsze pozostawały wierne swym bogom. Zbudowały świątynię w wieży Solonora, dzięki czemu w tych niewielu wolnych chwilach my, elfy, mogliśmy się oddawać naszej religii. Na jednym końcu tego poziomu znajduje się piękny ogród kwiatowy. Elf delikatnie brał z niego jeden kwiat, podchodził do posągu Boga, do którego chciał się pomodlić, umieszczał kwiat przy posągu i modlił się jak długo chciał. Zjadacze skał. Przeciwnie do obiegowych opinii, nasi krasnoludzcy przyjaciele nie żywią się skałami i kurzem. Zostałem ostatnio zaproszony w odwiedziny do ich wspaniałej fortecy Głębi Dorna. Wchodząc do tego cudu architektury, ukrytego w jednym z najpiękniejszych lasów północy, spodziewałem się tylko sadzy z jakiejś brudnej podziemnej kopalni, nie pasującej do elfa mojej pozycji. Ku memu pełnemu zaskoczeniu, me oczy ujrzały przepiękne wytwory rzemieślników i artystów. Nasi krasnoludzcy przyjaciele oprowadzali mnie, pokazując wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Uśmiechałem się. Byłem naprawdę pod wrażeniem, że jedna z niższych ras obdarowana została takim talentem do tworzenia takich dzieł. Oczywiście, nie równały się one dziełom elfich rzemieślników, ale nie był to czas, by wytykać im błędy. Wiedza o Szaferaszu. Szaferasz, który łączył w sobie nienawiść słonecznego ludu, jaką żywiał oni do drowów, jest elfim bogiem zemsty i krucjat. Czczą go elfy i półelfy, którym zabito ukochane osoby, szczególnie te, które płoną z zemsty do drowów i te, które poprzysięgły zniszczyć pajęczą królową i innych złych bogów mrocznych elfów. Niektórzy elfi teolodzy sądzą, że Szaferasz zabiera całą gorycz i nienawiść, która przepełnia elfią rasę od czasów wojny o koronę i przez to powstrzymuje zło pajęczej królowej przed rozprzestrzenieniem się wśród elfów żyjących na wolności. Wiedza o Sehanin, księżycowy łuk. Jest elfią boginią księżyca lub ściślej pełni księżyca. Rządzi ona poznaniem, omenami, subtelną magią i chroni przed szaleństwem. Chroni elfów, którzy pogrążeni są w marzeniach sennych, wysyłając omeny, by ochraniały ich przed przyszłymi niebezpieczeństwami. Sehanin ma pieczę nad ścieżką elfich duchów i jest opiekunem umarłych. Zamiennie nazywana żoną i córką Corellona, Sehanin jest najsilniejszą mocą płci żeńskiej w elfim panteonie. Identyfikuje się ją z mistyczną mocą księżyca. Uważa się, że jej łzy w połączeniu z krwią Corellona dały życie rasie elfów. Ekosystemy jednorożców, no to podziękuję. To akurat nie specjalnie mnie interesuje. Wiedza o pieśniarzach Klingi. Elitarna grupa elfich magów, wojowników, pieśniarze Klingi oddani są obronie elfiej rasy i wielu z nich udaje się z powrotem do Faerûnu, gdzie pomagają bronić się elfom, które tam zostały lub dopiero mają przyłączyć się do odwrotu. Pieśniarze Klingi są mistrzami broni i czarownikami. W Evermeet zorganizowani są w małe loże wojowników. Każda specjalizująca się w innej broni. Są bardziej oddani starym formom i stylowi ubierania się niż inne srebrne elfy. Często tatuują się, pokrywając ciała starymi runami i symbolami. Ich zbroje i broń są bardzo stare i kunsztownie wykonane. Jeźdźcy Hipogryfa to czytaliśmy. O pieśniarzach Klingi właśnie. Aha, dwa razy mam o pieśniarzach Klingi. No i dobra. Przerzucę sobie część tych ksiąg. O,
Dobra. Chcesz czegoś ode mnie? Ciekawych rzeczy żeśmy się dowiedzieli, nie powiem. Wejdźmy jeszcze wyżej. O. Larel the Mutant. Się robi. Gelarit. Zapiszmy. Gelarit. Przeklęta machina. Nigdy nie uda mi się jej naprawić. A mogę zapytać, co jest z nią nie tak? Nie widzisz, że jest zepsuta? Nie mogę jej uruchomić, dopóki nie odnajdę brakujących części. Dobra, jakich części? Nie mam czasu na rozmowy z technicznymi ignorantami. Znajdź część, która pasuje, albo zejdź mi z drogi. Generalnie na pewno znalazłem części, które będą pasować. Uwolnijcie mój lud, astrolabium wiruje, kręć się. Nareszcie cię znaleźliśmy. Potrzebna nam twoja pomoc, by użyć klejnotu serca. Mój lud, nie będziemy. Widzę, że będziemy musieli wrócić później. Tu jestem. Dobrze. Dobra, zejdźmy na dół. Ona ma ostatni kawałek tego astrolabium, bo ja mam dwa chyba ostatni kawałek. Już idę. Także zejdźmy na dół. Zdajmy questa. Się robi. Się robi. Kurde, ile tu łażenia. Ja tu za miesiąc dopiero wrócę. Zastanawiam się, czy nie zejść jeszcze niżej i tam, zanim to astrolabium, to jeszcze chyba jedna odnoga mi została. Już idę. I żeby tam jeszcze nie zatańczyć. No. Się robi. Plenerissimo. Ale rzeczywiście widać, że ta cała wieża jest w ruinach. Dobra, stój! Już idę. Witaj ponownie. Mówiłaś, że byłaś z bronią. Tak. Wszyscy twoi żołnierze walczyli z honorem. Ich cierpienia się skończyły i teraz spoczywają w pokoju. Dziękuję wam, że pomogliście mi spełnić moje ostatnie zadanie w tej krainie. Chciałbym, żebyście pomogli mi po raz ostatni i dam wam waszą nagrodę. Skoro moi żołnierze już odpoczywają, zostało mi tylko jedno do zrobienia. Dołączyć do nich. Chciałem was prosić o zaszczyt śmierci w walce. Nie ma problemu. Ten jest mój. Dobrze. Buty i pierździeń. Buty szybkości. Prędkość poruszania się przyjmuje wartość wyższą. Dobrze. Pierścień Kaylesy. Ten pierścień należał kiedyś do Kaylesy z dłoni Celadrin. Jej mistrzowskie posługiwanie się łukiem równoważyła tylko jej uroda. Kaylesa poświęcała całą swoją uwagę doskonaleniu umiejętności bitewnych każdego elfa, który jej podlegał. Jeśli w bitwie o dłoń Celadrin byli jacyś bohaterowie, Kaylesa była jedną z nich. Dała dowód niezłomnej odwagi w obliczu nadciągającej zagłady, kiedy bez strachu poprowadziła swój lud przeciwko hordom orków i goblinów. Nawet po upadku dłoni jej poświęcenie w walce i dla swych ludzi wciąż zajmowało poczesne miejsce w motywach, którymi się kierowała. Jej ostatnim życzeniem było polec w chwalebnym boju. Krycie się w cieniu plus 15%. Dobra. Prędkość poruszania się większa. Prędkość poruszania się większa. Zastanawiam się, co z tą prędkością poruszania się. Dałbym magowi, żeby szybciej uciekała. Ciężko jest mi się dookreślić. Jak szybka jest teraz ta. No, tam powiedzmy. Po prostu będzie szybciej uciekać. Dobra, dobrze. Zanim tu, to mam jeszcze przecież dwa przejścia, nie? Właśnie. Zapisz. Bo może jeszcze brakuje mi czegoś, więc dobrze jest wszystko najpierw zwiedzić. Się robi. Zapis. I myk, wejście na pełnej. Cienisty elfi oficer.
O matko kochana, boska i córko i wszyscy święci. Na bliźniacze to pory. O Jezus Maria i wszyscy, o matko kochana. Ale żeśmy się wciepnęli. Dobra, dobra, spokojnie. Dobrze. Ty w tym czasie otwierasz, ty w tym czasie rzucasz tarczę. Jestem. Dobra, teraz tak. Ty mi podrzucasz speeda. Twoje rozkazy? A ty mi podrzucasz... Tu jestem. Aha. Się robi. Tak, wystarczy. Chcesz czegoś ode mnie? Gdzie są? Dobra, falmy ich w ryj. Tak! Bracie! Już nie żyjesz. Dobra, tu mam łuczników. Z łucznikami sobie w ten sposób poradzę. Cała wasza reszta zapraszam tutaj. Poślę cię w gnój co najwyżej. Poproszę rzucenie zaklęcia przywołania bardzo dużej istoty. Mam nadzieję, że to będzie zaklęcie przywołania bardzo dużej istoty. Jestem. Dobra, bawcie się już z kim chcecie, no. Łucznicy nam załatwią całą resztę. To jest dwa. No, jakieś plany w zabiciu tam przeciwników? Jakieś rozkazy? Atakujcie w ciemno. Chcesz posmakować mojej stali? Słucham. Tu jestem. Już to teraz tego. Dobrze, teraz tamtego. Teraz to. Zajmę się ty. I tego. Kurde, panie, gdzie to tyle elfów? Aha, się robi. I proszę mi się teraz jakoś tak w miarę ustawić chociażby. Tak, w porządku. Okej, okay. Inwentory, jakiś łuk długi. Długi łuk celności, o proszę. Bo inne są niecelne, no ten jest celny. Umagicznienie tego łuku poprawia jego celność, zwiększa zadawane obrażenia. Czyli generalnie plus 2. Nie wiem, na ile on może być celny. Co ja mam za łuk w ogóle? Posłaniec seta. 3 ataki na rundę. Tu kryt jest plus 3, plus 2 do trafienia. 9-14. Czy jak mam kryt minus 1? Albo mam właśnie. Czy ja mogę swoją tą postać nauczyć strzelania z łuku? No chyba nie, no ale dobra, na razie się tego... Czy jak mam minus 1 na kryta? To znaczy, że każde trafienie będzie krytem? Nie, to by było głupie, nie? Kto cię wie? Chcesz czegoś ode mnie? Tak! Tu jestem. Mnie wybuchły uszy, a wam to nie wiem. A wam to życzę szczęścia. Dobra, i nic tu więcej już nie idę. Ma. Nie ma. No dobra, bo ta moja czarodziejka to się robi tak szybka, że ona wybiega strasznie przed szereg. To jak już, to chciałbym, żeby to mój wojownik był tak, aha, taki szybki. Robi. Dobra, i tu mam wejście na górę. No to idziemy. Już idę. O, to powinno być dobre. Miecznik, kapłan, łucznik, czarodziej. Znalazłem. Dobra. Dobra, to tańczmy, jak nam będą grać. Dobra, Berry, potrzebuję bitewnego chaosu. Chcesz czegoś ode mnie? Nie, zaraz, cienisty miecznik, łucznik, łucznika nie chcemy. Na bliźniacz. Gotów.
Dobra. Jeszcze jedno przywołanie. Mam nadzieję, że też w miarę duże. Jestem. Też. Jakieś rozkazy? Zajmę się. No dalej, w mordę jeża, co się tam dzieje? O co chodzi? Co to się podziało się? No i już nawet nie wiedziałem, co się podziało się. Dobra, to jeszcze raz w nich wpadniemy jak w masło, jak tylko moja drużyna się przegrupuje, ale to już w następnym odcinku was serdecznie zapraszam. Trzymajcie ciepło. Do zobaczenia.